Dzień dobry, YouTube, witajcie w kolejnym vlogu. Najważniejsza informacja przed śniadaniem to jest telefon Alicji w domu. Troszeczkę zrysowany, troszeczkę, ale najważniejsze, że deszcz nie padał, telefon się nie rozbił, jest w całości. Niestety sąsiad nie wrócił nadal, ale wpadliśmy wczoraj wieczorem po kilku piwach na pomysł, że zejdziemy do sąsiada na parter, zapytamy, czy możemy skorzystać z balkonu i jakimś sposobem spróbujemy odzyskać telefon. Dostaliśmy wieszak, taki zwykły, druciany. Dominik tam podziałał, powkładał, poprzesuwał i słuchajcie, telefon uratowany. Także Alicja ma telefon, jemy już spokojnie śniadanie, cały stres opadł i teraz się relaksujemy, bo wczoraj była naprawdę bardzo zestresowana. Spotkaliśmy się również z Asią na Temple Bar, ale powiem wam, że ten vlog się tak troszeczkę ostatni urwał, ale lepiej po kilku piwach nie vlogować, bo nic sensownego człowiek nie powie i nie wniesie. Także my się zabieramy za śniadanie, ostatni dzień wspólny, bo Alicja dzisiaj wraca, także smacznego wszystkim. Dziękujemy. Dominik składa vloga, Alicja nadrabia zaległości, bo jak wiecie, przez dwa dni nie miała telefonu, a ja mam chwilę czasu, dlatego ogarnę ten syf, który zrobiłam sama własnymi rękami ostatnio, zamiast wszystko odkładać na swoje miejsce, to ja po prostu wrzucałam, wymieszałam lakiery z kolorówką, chusteczki na bieżąco. Tutaj są pocztówki, które kupiłam, które powinnam już wysłać, ale po prostu brakło mi czasu, muszę je dzisiaj wieczorem przygotować i mam nadzieję, że jutro mi się udaje wysłać. W każdym razie no muszę to wszystko ogarnąć, bo naprawdę, no zresztą widzicie jaki jest tutaj syf, dlatego zabieram się za porządek, który muszę zrobić w kolorówce swojej, bo jest strasznie. Warto czasami zrobić porządki w kolorówce. Słuchajcie, wrzucam to puste opakowanie. Nie wiem, po co je w ogóle trzymałam. To jest opakowanie po szczotce do nakładania podkładu Artis, ale niepotrzebne, leży, tylko zajmuje mi miejsce w szufladzie. A kolejne trzy produkty, które tutaj leżały zużyte, to jest maskara z Too Faced Better Than Sex. Balsam do ust, który jest fenomenalny i ten balsam na pewno sobie kupię. Tak świetnego balsamu na noc jeszcze nie używałam. EOS może się schować i Elobaza, jest to dla mnie krem do rąk. Używałam tą Elobazę, bo jak wiecie, mam problemy, mam alergię, a poleciła mi ten produkt pani dermatolog i bardzo fajnie się sprawdził. Można również tą Elobazę nakładać na twarz jako krem. Świetny jest właśnie w okresie wakacyjnym. Również testowałam, co prawda nie w tym roku, ale w tamtym używałam i też sprawdziła się super. Także porządki się opłacały, bo przy okazji te cztery rzeczy za chwilę wędrują do kosza. Ja zabieram się za obiad, dzisiaj będzie spaghetti. Kupiłam na próbę po raz pierwszy makaron Barilla, nie wiem, słyszałam, że jest bardzo dobry. Tutaj sos i do tego właśnie ogreczki, które przywieźliśmy z Polski. Woda już jest wstawiona, mięso, cebulka, marchewka uduszona, także za niedługo będziemy jeść, bo Dominik za dwie godziny jedzie z Alicją już na lotnisko. No niestety czas tak szybko przeleciał, a przy okazji jeszcze trochę przygód nas spotkało, ale jak zawsze było fajnie. You got it. You with me? Let's rock this party. All the girls on the side say, and all my fellas on the side say, nothing gonna fly high to the skies, 'cause we're gonna have a taste of the good life. Here we go, here we go, here we go up. We're gonna rock this club till it blows up. Yeah, we're gonna live a good life. Zabieramy się za jedzenie, spaghetti gotowe. Słuchajcie, to jest moje ulubione danie, jak mam gości, bo jest proste, szybkie i naprawdę smaczne. Także Alicja, jak za każdym razem przylatuje, to jest spaghetti u nas w domu. I tutaj jeszcze mamy ogóreczki, to są ogóreczki, które w tym roku kisiła moja mama. Także Alicjo, częstuj się, smacznego. No i tak, wszystko co dobre szybko się kończy, no ale wspomnienia zostają, było super, Aliczu. Rewelacyjnie. Zadowolona? Tak, tak, zawodowo było. Tak, najważniejsze, że nasz gość był zadowolony, my też się cieszymy z odwiedzin i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Też mam taką nadzieję. Jedziemy na lotnisko. Girl, this is the end of the week, we'll fly up in the sky, a place we can try.
Słuchajcie, nieszczęść, ciąg dalszy. Co prawda Alicja odzyskała telefon, ale przed chwilą łamała się rączka od Dysona. Tutaj właśnie zaraz przy łączeniu Dominik skleił taśmą, bo chcieliśmy odkurzyć mieszkanie, ale no na długo to na pewno nam nie posłuży, będziemy musieli zamówić nową. Sprawdzaliśmy też, kiedy kupiliśmy ten odkurzacz, ale mamy go już ponad 2 lata, więc gwarancja już nie obowiązuje jakiejkolwiek reklamacji, dlatego będziemy musieli zamówić nową rączkę. Dominik właśnie sprawdził i nowa rączka kosztuje 32 euro, także jedną rzecz odzyskaliśmy, drugą straciliśmy. Zepsuła się tutaj rączka od Dysona. Właśnie skończyliśmy z operatorem oglądać trzeci sezon Wikingów. Został nam ostatni, czwarty. I powiem wam, że akcja się tak rozkręciła, że aż się boję, że Ragnar umrze. Jestem przerażona, bo uwielbiam tego bohatera. Bardzo lubię jego postać w tym serialu i czekam do jutra, jak wrócimy do domu po pracy, znajdziemy chwilę czasu, to na pewno odpalimy pierwszy odcinek czwartego sezonu i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Mam nadzieję, że wszystko się zakończy dobrze. W każdym razie ja już dzisiaj kończę tego vloga. Jak już wiecie, Alicja dzisiaj poleciała do domu, do Manchesteru. No i my standardowo z operatorem wbijamy się w nasz rytm, czyli praca, dom i obowiązki, które nas czekają w najbliższym tygodniu. Wam dziękujemy oczywiście za kolejny wspólny dzień z nami i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!